Moi drodzy, witajcie na zaprawie, czyli na wprowadzeniu do medytacji online na Pogłębiarce w aplikacji Pogłębiarka, tej darmowej aplikacji do medytacji chrześcijańskiej. Znajdziecie ją od samego rana. Natomiast jeśli chcecie się spotkać na żywo, na spotkaniu, gdzie nas więcej uczestniczy w tym spotkaniu, to jest 21:15 na naszym kanale YouTube'owym i zachęcam, żeby subskrybować właśnie ten kanał. Zbliżamy się do 100 tysięcy i mamy taki plan osiągnąć to w te wakacje jeszcze, więc moi drodzy, jak możecie, subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a może też warto komuś polecić. Do najbliższej niedzieli. Przypomnę, że te wprowadzenia mają, ich celem jest zainspirowanie nas w taki sposób, żebyśmy sami robili medytację. Natomiast jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy, to medytacje prowadzone, tak zwane z lektorem, są u nas na kanale, bardzo popularne i można z nich korzystać. Natomiast jeśli tylko pojawia się w Tobie myśl, czy zrobić samemu tą medytację, czy posiłkować się narratorem, lektorem, warto wybrać samodzielną drogę duchową. Bardzo do tego zachęcam. A tekst, który poprowadzi nas dzisiaj w medytacji, to jest Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 30. Bardzo znany tekst, posłuchajmy jak brzmi. Wtedy Jezus przemówił: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał mi wszystko i nikt nie zna Syna, jak tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Ja dam Wam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz, bo moje jarzmo jest lekkie do niesienia, a mój ciężar lekki. I moi drodzy, tekst taki bardzo fajny, mówiący, gdzie Jezus mówi: wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, to takie pierwsze skojarzenie, które mamy, ludzi, którzy są w jakichś wewnętrznych albo zewnętrznych tarapatach, zmartwieni, złamani, gdzieś poza nadzieją. I Jezus, który mówi: pocieszę Cię. I to jest na pewno prawda o Jezusie, bo takiego Jezusa On sam nam pokazywał, że taki jest, tak się przedstawia. Natomiast z tego fragmentu, jakby się trochę bardziej mu przyjrzeć dokładnie, to można wywnioskować trochę inny obraz Jezusa. Bo kiedy Jezus mówi, że jestem cichy i pokornego serca, to rysuje się nam w głowach osoba, która nie zabiera zdania, chyba że jest proszona o to. Osoba, która nie walczy o swoje. Osoba, można by powiedzieć, wstydliwa, taka cichutka myszka. I pokorna w znaczeniu, jeśli doświadczam niesprawiedliwości, to nie bronię się. Tak rozumiemy to zestawienie słów. Natomiast sięgając do źródła, jakie słowo zostało przetłumaczone na to, że Jezus jest cichy i co znaczy prawdziwa pokora, to okazuje się, że to chodzi o coś zupełnie innego. To słowo, które zostało przetłumaczone na język polski jako jestem cichy, to w oryginale jest bliższe do jestem łagodny, a w znaczeniu niereaktywny. To jest przeciwieństwo gwałtowności. Czyli ja, Jezus, jeśli do mnie przyjdziesz, nie będę gwałtownie oddziaływał na Ciebie, na przykład widząc Twój grzech, nie będę kimś przemocowym, naciskowym, potrząsającym Cię w trudnej sytuacji. Taki ja jestem Jezus, On o sobie mówi. A z drugiej strony On mówi o pokorze i pokora to nie jest umniejszanie sobie. Pokora to nie jest poniżanie. Pokora to jest świadomość tego, kim ja realnie jestem. Być pokornym to powiedzieć: naprawdę potrafię dobrze mówić. Naprawdę nieźle śpiewam. Nie? To jest moje utalentowanie. Człowiek pokorny to jest taki, który jest osadzony w tym punkcie, w którym jest i wie, że ani nie podnosi się do góry, ani się nie upokarza w dół za specjalnie, tylko to jest pokora, świadomość prawdy.
No i zobaczcie, czy Jezus był taką postacią, która była taka w złym znaczeniu cichutka, pokorniutka? On potrafił walczyć z faryzeuszami, publicznie prowadzić z nimi spór, nawet ich obrażać, bo powiedzieć o kimś grobie popielany, to nie było wulgarne, ale to było bardzo mocno obraźliwe, bo to zarzucało hipokryzję tym wprost, no, to powiedział, hipokryzję tym faryzeuszom. On przechodził starcia publiczne z ludźmi, z którymi się nie godził. Kiedy był sądzony jednocześnie i wiedział, że jest bezbronny w tej sytuacji przed Sanhedrynem, jednocześnie mówi, dlaczego mnie bijesz? Cały czas mówił, jeśli to nie jest prawda, to mi wykaż. To był człowiek bardzo osadzony w sobie, ale jednocześnie niereaktywny, niegwałtowny. To mi się kojarzy z mądrością, że tacy ludzie niereaktywni, niegwałtowni, tacy gdzieś mądrze, zakorzenieni gdzieś pod koniec życia, którzy wiele przeszli, jednocześnie świadomi, że mają ograniczenia, nie we wszystkim są dobrzy, idealni, a są takie rzeczy, w których naprawdę mają coś do powiedzenia. To są ludzie starzy, z taką mądrością z wieku, choć na niektórych wiek przychodzi sam. Też tak bywa. I jakie jest przesłanie tej Ewangelii? Co bym chciał, do czego chciałbym was zaprosić w czasie medytacji? Skoro Jezus mówi, że przyjdźcie do mnie utrudzeni i obciążeni, którzy jesteście, czyli ludzie, zobaczcie, którzy albo walczą tą reaktywnością, chcąc zmieniać świat wokół siebie nagle i gwałtownie, wymuszając na nim zmianę. I to powoduje, że cierpią, trochę nawiązuje do poprzedniej naszej zaprawy, cierpią z powodu niezgody na to, że rzeczywistość wygląda tak jak inni i zwalczają ten świat. Albo ludzie, którzy chcieliby być inni niż realnie są, czyli jakby tu nie ma pokory. Uważają siebie za gorszych niż są faktycznie, żeby zwrócić na siebie uwagę, albo żeby sobie jakąś karę wyznaczyć. Albo którzy uważają siebie za lepszych niż realnie są lepszych, czy jakby podbijają swoje jakieś konkretne cechy. Jezus mówi, jedno i drugie cię będzie męczyć. A jak przyjdziesz do mnie, do mojego sposobu myślenia, to zaproszę cię do takiej lekkości, że taki jaki jesteś, jesteś wystarczalny, taka jaka jesteś, jesteś dobra. Pokorna jesteś, bo w tym miejscu, w którym jesteś ze swoimi ograniczeniami, z tym wszystkim, co musisz przyjąć, jesteś osobą wystarczającą. Jesteś wystarczający. Nie musisz nic w życiu zwalczać nagle. Taka rzeczywistość, jaka jest, jest taką, w jaką możesz być szczęśliwy i szczęśliwa. Spokój, niereaktywność, znam tu swoje miejsce. I to daje lekkość. I wtedy to brzemię Jezusa jest faktycznie lekkie. I ten ciężar, brzemię słodkie, a ciężar jest lekki, bo wystarczy właściwie przyjmować to, co rzeczywistość mi przynosi i tym żyć. I mogę się skupić na realizowaniu moich potrzeb, tego, co ja bardzo potrzebuję w życiu i potrzeb, w których Bóg mieszka, a nie moich aspiracji, ambicji, wyobrażeń, osądów. Tak się osądzam, że taki powinienem być, jak się osądzam. Nie? I potem się męczę, bo muszę to wdrażać na siłę. Nie? Po co? Skoro możesz wejść w przepływ miłości, oddając się realizacji swoich potrzeb. Być może zobaczysz potrzeby innych ludzi, na które masz zasoby i twoim odpowiedzią miłości na to, co świat przynosi, będzie zrealizuję potrzeby tej konkretnej osoby. Albo po prostu wyjdę naprzeciw. Prawda, że jest w tym jakiś spokój? I myślę, że do tego nas zaprasza Jezus i taką medytację chciałbym was, do takiej medytacji chciałbym was zaprosić. Dajcie znać, co wy odkrywacie w tym fragmencie. Może to być wymiana dla innych osób również tego wkładu w medytację jutrzejszą, jakaś inspiracja, wasz komentarz. Napiszcie, co myślicie. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, dzwonka i widzimy się już w niedzielę o 21:15 na żywo, a słyszymy w aplikacji od samego rana. Miejcie się jak najlepiej. Do zobaczenia.